Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Tak jak pewnie wiecie, jesteśmy dystrybutorem marki Extra Light w Polsce. No nie jest to marka, na której się zarabia pieniądze, jest to marka, którą ma się w swoim portfolio w takim kraju jak nasz, tylko i wyłącznie z pasji. Ja, tak jak wiecie, jestem pasjonatem ultralekkich rowerów, ultralekkich części, ale zaprojektowany z głową i właśnie marka Extra Light od zawsze była bliska mojemu sercu, stąd właśnie znajduje się w naszym portfolio. A na początku jeszcze jedno krótkie ogłoszenie, mianowicie YouTube umożliwił mi włączenie opcji wspierania kanału. Wielokrotnie mnie o to pytaliście, czy możecie postawić mi wirtualną kawę bądź w inny sposób zrewanżować się za filmy. I jeśli macie taką ochotę, możecie nasz kanał wesprzeć. Wejdźcie sobie na stronę główną kanału i tam będzie właśnie opcja wsparcia kanału. Jeśli nie chcecie tego robić finansowo, to niezmiennie proszę Was o subskrypcję, bo one najbardziej też pomagają mi mój kanał pchać do przodu. No oczywiście wsparcie finansowe myślę, że będę mógł skierować na przykład na zakup lepszej kamery i lepszego mikrofonu. Będzie możliwość nagrywania troszeczkę lepszej jakości dźwięku i obrazu. No a teraz przejdziemy do tego, co zaplanowałem na dzisiaj, czyli najlżejsze koła na świecie, Extra Light do rowerów 29 cali. Ja tutaj przygotowałem sobie kilka rzeczy, o których będę Wam zaraz opowiadał. W tym pudełeczku bohater mojego drugiego filmu, bo dzisiaj postaram się nagrać kilka filmów, także jeśli ktoś lubi rowery retro, to obserwujcie kanał i ten film albo pojawi się wcześniej, albo później. Natomiast będzie właśnie o też mega ciekawych rzeczach, bo mamy tutaj New Old Stock, czyli nowiutką przerzutkę XTR-a serii 952. Będę ją montował do tytanowego Mudsa wespół z tytanowymi linkami. A teraz wracamy do bohatera naszej dzisiejszej opowieści, czyli właśnie części Extra Light i budowy ultralekkiego roweru, o którym Wam wspominałem w moim pierwszym filmie. Tutaj znajduje się, tak jak widzicie, troszeczkę drobnicy, czyli support. Mamy tutaj drukowane 3D podkładki do sterów. Mamy gripy, jest expander, tytanowe śruby. Myślę jednak, że o właśnie tego typu drobnych elementach będę Wam mógł opowiedzieć w jednym z kolejnych filmów, no a dzisiaj zajmiemy się kołami. Ten właśnie karton kryje nasze koła. Dokonam teraz unboxingu delikatnie, żeby tutaj niczego nie uszkodzić, nie porysować. Na początku wyciągnę tył. Tak to wygląda. Tak jak widzicie, jest to koło na tekstylnych szprychach marki Bird. Co oznacza termin tekstylne? Otóż szprychy wykonane są w 90% ze sznurka, bo jedynym nietekstylnym elementem jest gwintowany metalowy element z tej strony wklejony w szprychę, no a z tej strony właśnie gwintowany i na niego możemy nakręcić aluminiowy nypel. Koło jest naprawdę jedno i drugie, super lekkie. Ja je zaraz Wam zważę i zobaczymy, ile waży komplet. Producent deklaruje, że w najlżejszej wersji zaczynamy od 890 gramów. No i teraz też muszę Wam powiedzieć, że cały rower po wnikliwej rozmowie z właścicielem nie będzie w 100% najlżejszym rowerem na świecie, z tego względu, że na przykład tutaj zdecydowaliśmy się wywalić łożyska hybrydowe, czyli tak zwane ceramiczne z ceramicznymi kulkami. No z tego względu, że umówmy się, tego typu łożyska nie sprawdzają się w ogóle w MTB. Oczywiście możemy je wymieniać co chwilę, kiedy jeździmy w warunkach błotnistych, no ale też przecież nie o to chodzi, żeby te pieniądze wywalać nomen omen w błoto. I dlatego zdecydowaliśmy się na, myślę, że najciekawszą opcją łożyskową, jaką oferuje Extra Light, czyli łożyska Heavy Duty. I są to łożyska marki Enduro w 100% nierdzewne i no, posłużą znacznie, znacznie dłużej, ale oczywiście skutkuje to wyższą o kilka gramów masą. Bębenek, tutaj zastosowaliśmy
sprzęgło z największą ilością zazębień, jaką oferuje Extra Light, także na tym nam zależało, żeby ten stopień zasprzęgania był oczywiście jak najszybszy. Karbonowa obręcz, tak jak wiecie, będzie to rower do XC Downcountry. Jest to termin, który mówi nam o tym, że rower powinien mieć około 120 mm skoku z przodu, jak i z tyłu. Jest przeznaczony na nieco bardziej ciężkie, trudne odcinki terenowe. I dlatego chciałem, aby obręcz była jak najszersza. No oczywiście dalej pamiętamy, że są to koła ważące poniżej 900 gramów komplet, no ale jednak szerokość obręczy, myślę, jak na taki komplet jest znaczna, bo wewnątrz mamy 30 mm, co jest takim dzisiaj sensownym standardem w tego typu maszynach. No oczywiście mogłoby być jeszcze szerzej, ale wówczas no, musielibyśmy pożegnać się z tak niską masą, a tu jednak myślę, że też dla lekkiego jeźdźca, bo właściciel tego roweru waży, myślę, strzelam 63-64 kilo, jest bardzo lekką osobą, także myślę, że te koła naprawdę świetnie się pod nim sprawdzą. No a wbrew pozorom sznurki używane są w różnych zastosowaniach, w różnych dziedzinach, gdzie często byśmy się ich nie spodziewali. No i wbrew pozorom też no nie jest to rzecz, która jest jakaś nietrwała, więc myślę, że są całkiem fajnym produktem. Teraz sobie zważymy oba koła, zobaczymy, czy producent nie mija się z prawdą, a jeśli się mija, to w którą stronę. Tylne koło waży 491,4 g. Być może tego nie widać na kamerze, ale taki właśnie wynik osiągnęliśmy. 491,4 g. Zobaczymy, jak będzie z przodem. No naprawdę koła, uwierzcie mi, robią wrażenie. No po prostu tej masy nie czuję się w dłoni. Z przodu mamy 408,3 g. Łącznie daje nam to 899,7 g, czyli tutaj mamy ciężej o 9,7 g, natomiast no jest to właśnie wynik, który uzyskaliśmy poprzez użycie łożysk w 100% stalowych, a nie ceramicznych, także Extra Light, jak widzicie, naprawdę trzyma masę, bo jeśli chodzi o te łożyska stalowe, no to podaje troszeczkę wyższą masę, a tutaj jednak finalnie okazuje się ku uciesze mojej i na pewno właściciela, że ten wynik jest troszkę niższy. Ja tych kół tak naprawdę jeszcze nie wkładałem na centrownicę, a jestem ciekaw, czy są rzeczywiście proste. Widzę, że drobne bicie, czy wy to widzicie, ale no sądzę, że tego nie widzicie, bo jednak ta kamera nie umożliwia mi tak dokładnego pokazania detali. Natomiast naprawdę drobne, ale jednak bicie w pionie występuje i delikatne bicie tu również w tej płaszczyźnie równoległej. No nie jest to duże bicie, myślę, że można byłoby z takim żyć. Natomiast ja oczywiście to poprawię i wszystko będzie idealnie. No ja chciałbym Wam opowiedzieć jeszcze chwilkę o tekstylnych szprychach. Extra Light dołączył jedną szprychę zapasową i informuje nas, że jest to szprycha o długości plus minus 301 mm, plus minus 1 mm, no bo te sznurki też troszkę się rozciągają. Ile waży tego typu szprycha? Już Wam pokazuję, tak jak wspomniałem, jest to szprycha o długości 301 mm, jest bez nypla, 2,6 g. Dla porównania, tutaj mam klasyczną szprychę, no bardzo często wykorzystywaną w kołach, czyli jest to szprycha z sapim CX-Ray, płaska, w systemie Straight Pull i ta szprycha ma 298 mm, czyli jest troszeczkę krótsza od Berda, no ale tylko taką akurat w tym momencie miałem. No i zobaczmy, ile waży. Jest to, powiedzmy, odpowiednik konkurencyjnej szprychy DT Aero Light.
Różnica, umówmy się, jest kolosalna, także tutaj oszczędność na kołach jest wysoka. A tutaj przygotowałem sobie jeszcze szprychę tytanową. Jest to najgrubsza szprycha tytanowa, 262 mm, 3,8 g. Czyli jak widzicie, nawet w przypadku szprychy tytanowej znacznie krótszej, oberdy są bez porównania lżejsze. Tego typu rozwiązania pozwalają nam wyraźnie odchudzić rower. Aczkolwiek no, muszę powiedzieć też, że jest to rozwiązanie jednak dla majętnych osób, bo tego typu szprychy są bardzo drogie. Te koła też nie należą do najtańszych. Jest to, no, powiedzmy, wartość jakiegoś samochodu, który również możemy za tę cenę kupić. Jednak są to dalej tylko koła, prawda, a gdzie reszta? I sam zastanawiam się, czy niedługo w moim rowerze nie przejdę na szprychy wykonane ze sznurka, bo tak jak widzicie, cały czas jeżdżę na rowerze 26 cali. No i też w przypadku krótkich szprych ta sztywność koła też będzie większa i być może za jakiś czas właśnie taki zestaw sobie zafunduję, chociaż myślę, że do mojego roweru, który jest w całości wykonany z tytanu, jednak tytanowe szprychy dużo lepiej pasują. Tutaj jeszcze tylko taka szybka zmianka, bo wiele osób pytało mnie, jak wygląda mój amortyzator w całości po zamontowaniu tych goleni, o których wspominałem Wam na jednym z filmów. Więc wygląda on tak. Ja tutaj miałem jeszcze karbonowe golenie górne, natomiast one w tych seedach się nie sprawdzały. A dlaczego? No musiałbym Wam tutaj nagrać konkretny film w tym temacie. A jako że dzisiaj rozmawiamy o kołach, no to o tym opowiadał nie będę, no ale o moim rowerze oczywiście też obszerny film Wam nagram. A na koniec, słuchajcie, kilka zbliżeń na same koła. Chciałbym Wam pokazać, jak wyglądają z bliska. No oczywiście kamera tego nie odda, ale naprawdę są przepiękne. Tutaj fajnie widać fakturę karbonu. No oczywiście największą robotę robią tutaj tekstylne szprychy, ale także myślę same piasty. Te piasty jak na ultralekki produkt, bo jest to produkt naprawdę ultralekki, są świetne. Oczywiście one mają swoje, może nie wady, ale bolączki, no bo trudno nazwać wadą konieczność częstszego serwisu w przypadku komponentu tak lekkiego. Nie jest to jego wada, jest to jego po prostu cecha, na którą musimy się zgodzić, jeśli chcemy mieć ultra lekkie koła. Bo jeśli mielibyśmy tu na przykład, nie wiem, stalowy bębenek, no to wiadomo, będzie bardziej wytrzymały, ale z kolei no, będzie cięższy. Jeśli będziemy mieli większe łożysko o większych kulkach, będzie podobnie. Tutaj nawet ratchet jest wykonany w 100% z aluminium, kiedy no, przykładowo w pieście DT, w pieście Chris King, w pieście Trailmech mamy ratchety stalowe, no a tutaj wszystko wykonane jest z aluminium i stąd też bierze się niska masa. No ale zobaczcie, jak to wszystko jest pięknie wyfrezowane, przemyślane. Mamy tutaj nakrętkę do kasowania luzu. To wszystko naprawdę bardzo fajnie działa, ale też pamiętajmy, że tak lekkie rzeczy wymagają pieczołowitości podczas serwisu. No nie możemy tego serwisu zaniedbać. Musimy używać smaru właściwego do tych piast, który za chwilkę Wam pokażę. Musimy właściwie kontrować te łożyska, no nie możemy pozwolić sobie na żadne serwisowe zaniedbania. To jest właśnie wspomniany smar do piasty Extra Light. Myślę, że bardzo, bardzo mocno przypomina smar z Rambater na przykład. No i pamiętajmy, że jeśli właśnie chcemy mieć coś ultra lekkiego, to musimy liczyć się z pewnymi ograniczeniami. No nie możemy ważyć 100 kg i oczekiwać, że ultralekkie koła będą zachowywały się tak jak coś na obręczy ważącej znacznie więcej, na piastach ważących więcej i na w pełni stalowych szprychach o średnicy 2.0. Tak oczywiście nie będzie. No ale też z drugiej strony, jak na tak lekki komponent, możecie mi wierzyć, że są to koła, które sprawują się zaskakująco dobrze i zdecydowanie można je polecić do jazdy lekkim rajderom. Można ich używać i można cieszyć się z niesamowitej jakości rozpędzania tego roweru.
na trasie, no bo koła ważące 890 gramów tak naprawdę toczą się po prostu świetnie, umożliwiają znacznie szybsze rozpędzenie, jak i zahamowanie całego roweru, także no mamy tutaj oczywiście wymierne efekty. Także moi drodzy, na temat kół to tyle. Naprawdę świetny dźwięk tego mechanizmu sprzęgającego. Ja zawsze lubiłem głośne piasty. No oczywiście są też osoby, które wolą piasty ciche, ale jeśli ktoś woli donośny dźwięk, to z piast Extra Light zdecydowanie będzie zadowolony. Dobór długości tych szprych, jak i budowa koła na szprychach tekstylnych jest troszkę inna i zdecydowanie bardziej skomplikowana niż w przypadku szprych stalowych. Na to musicie zwracać uwagę, ale jeśli chcecie jeździć na tego typu szprychach, oczywiście my budową takich kół się zajmujemy i ja dla Was tego typu sprzęt z wielką przyjemnością złożę. A jeśli chcecie mieć koła Extra Lighta czy jakiekolwiek inne części tej marki, śmiało do nas piszcie. Obserwujcie nasz kanał. O tymże rowerze, do którego koła zostaną włożone, oczywiście będę Wam te filmy nagrywał. No mamy teraz początek sezonu, takiego wysokiego sezonu w serwisie i mamy znacznie więcej pracy, dlatego jest mi ciężej na bieżąco nagrywać i robię to dzisiaj w weekend po pracy. Ale oczywiście będę te filmy dla Was przygotowywał, jeśli macie jakiekolwiek pytania czy jakiekolwiek pomysły na kolejne filmy. Sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Ja będę starał się na wszystkie z nich jak najszybciej odpowiadać. Obserwujcie kanał, lajkujcie, subskrybujcie. Ja zabieram się za nagrywanie kolejnego filmu. No i widzimy się nie tylko na kanale, ale również w serwisie, a być może także gdzieś na szlakach, na rowerach. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć i do zobaczenia. Hej!